Halo, halo, cześć, witajcie, z tej strony Nexion, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery na moim kanale i zaczynamy od informacji, nareszcie, w końcu dobrej informacji wyszła, w końcu mamy dzisiaj 16 października, czyli praktycznie miesiąc od tej praktycznie przed premiery, bo już 20 września, a nawet i dużo wcześniej, niektóre osoby mogły grać w pełną wersję FIFA 20. W końcu wyszła po tym prawie miesiącu aktualizacja, która naprawia niektóre problemy w trybie kariery. Tak więc, moi drodzy, dokonane zmiany w trybie kariery. Na ekranie z tabelą ligową grupową dodaliśmy informację o różnicy bramkowej, dopasowaliśmy domyślne komentarze po zdobyciu bramki w niektórych sytuacjach, a rozwiązane problemy, moi drodzy. Zespoły sterowane przez SI czasem w niewłaściwych sytuacjach wystawiały rezerwowe składy. Czasem... Pozostawmy to bez komentarza. Brak meczów Champions League i Europy League w ciągu sezonu, to akurat ja nie miałem. I teraz najważniejsze. Ta poprawka wpłynie tylko i wyłącznie na nowe kariery i nie przyniesie poprawy w istniejących zapisach. Czyli, moi drodzy, ja obecnie... Jestem naprawdę zły, bo... Szkoda jest mi tak jakby resetować teraz całej tej naszej przygody z Wolverhamptonem, która lata będzie trwała cały sezon, ale jeżeli ja się teraz dowiaduję, że te idiotyczne i kuriozalne błędy z tym składem są nienaprawialne, to naprawdę nie wiem, co mam robić dalej, bo no, jestem zły, jestem naprawdę bardzo zły na to, co się tutaj dzieje, po prostu. To jest dla mnie nieporozumienie i czekam na wasze komentarze, co myślicie o tym, co zrobić w tej sytuacji. Ewentualnie może mógłbym zakończyć jakoś ten sezon i ściągnąć później, zacząć nowy tryb kariery, ściągnąć na nowo zawodników, przesymulować cały sezon. Nic nie potrafią naprawić, naprawdę. I moi drodzy, bym zapomniał, już oczywiście w ten piątek o godzinie 20 startuje 22-godzinny livestream urodzinowy na 22 urodziny, gdzie będę miał dla was do rozdania prezenty od Genesis, który możecie zobaczyć chociażby tutaj mniej więcej z tyłu, tak więc zapraszam bardzo serdecznie, wpadajcie. Ale na razie oczywiście skupmy się na tym, co mamy, a przed nami, moi drodzy, starcie z klubem Bruges w 1/16 UEFA Europa League, dokładnie tak, moi drodzy, mamy miesiąc luty i tutaj mamy klub Bruges razy dwa, oczywiście po drodze jest jeszcze Norwich, ale potem jest jeszcze Stoke City w pucharze, w 1/8 FA Cup, co ciekawe, jest też Tottenham, Brighton, Hove and Albion, więc jest naprawdę, naprawdę ciekawie. W każdym razie, moi drodzy, full focus oczywiście na Lidze Europy, bo my chcemy tę Ligę Europy wygrać. To jest jasny cel, który postawiliśmy i chcemy wygrać ten puchar, no krótko mówiąc. Dzięki trenerze, że mogłem występować w pierwszym składzie, postaram się pana nie zawieść. Dobrze się spisałeś, pochwalmy Bojego, dobrze się spisał, to co mamy go cisnąć albo coś. Mamy też wiadomości, moi drodzy, że oczywiście prognozy nie są obiecujące. Standardowo prognozy nigdy nie są obiecujące. Nigdy się jeszcze chyba nie spotkałem, chociaż o, patrzcie, jest 1/8 finału. Jeżeli chodzi o Premier League, to na pewno to zrobimy. Jeżeli chodzi o Europa League, no na razie mamy 1/16, więc jeszcze długa droga. Tutaj mamy 7/13 meczów zapełnioną frekwencją i mamy jednego zawodnika ściągniętego ze szkółki do normalnego składu. W takim razie przydałoby się ściągnąć jeszcze no chociażby tych dwóch, trzech, tak jest. Dobra, moi drodzy, w każdym razie, my oczywiście lecimy dalej i teraz jest, moi drodzy, bardzo, bardzo ważna informacja, mianowicie przed meczem z klubem Bruges, oczywiście weźmiemy udział w konferencji przedmeczowej, ale ja chcę tutaj zmienić kompletnie formację, bo jak sami pamiętacie, w ostatnim spotkaniu, gdzie graliśmy, no dużo lepiej nam poszło, gdy zmieniliśmy formację z 4-1-2-1-2 na 4-2-3-1. Jestem bardzo ciekaw, czy jeżeli teraz spróbujemy tak pograć troszeczkę definitywnie, no to czy to definitywnie właśnie tym 4-2-3-1, to czy to się nie okaże lepszym sposobem na sukces, czy to się nie przekuje, czy po prostu z takim zawodnikiem jak Zaha i z innymi graczami to po prostu nie będzie lepsze. Moi drodzy, biorąc pod uwagę, że klub Bruges i Wolverhampton dysponują podobnym potencjałem, czy przejdziecie do następnej rundy? Jesteśmy jedną z najlepszych drużyn, absolutnie. Jesteśmy doskonałym zespołem i z całą pewnością awansujemy. Jak najbardziej. Jeszcze jak? Zgadzam się z tym w 100%, moi drodzy. Wasza drużyna ma dość rozmaite wyniki w ostatnich meczach. Jaka będzie reakcja sztabu szkoleniowego na taką niepożądaną formę w kratkę?
Wkrótce poprawimy grę, czuję rozczarowanie. Pokażemy, na co nas stać. Mam 100% pewność, że nasza forma ulegnie poprawie. Już niedługo zobaczycie prawdziwe oblicze tego zespołu. Otóż to, moi drodzy, Tomek Pawryj, jak powiedział, tak zrobi. Wystarczy pytań na dziś. Tak jest, moi drodzy, czas przejść do meczu. Pierwszy mecz fazy pucharowej Ligi Europy, 1-16. I trafiamy na Klub Brugge, który jest zespołem, który miał swoje epizody zarówno w Lidze Mistrzów, jak i w tym wypadku w Lidze Europy, więc jest to drużyna na pewno doświadczona. W europejskich pucharach niewątpliwie bardziej doświadczona od naszego zespołu, tym bardziej, że na ten mecz pucharowy można powiedzieć, że wychodzimy odrobinę eksperymentalnie. Zmiana formacji po tym, jak praktycznie całą wcześniejszą połowę sezonu rozgrywaliśmy w stylu gry na dwóch napastników, chociaż poniekąd teraz też tak gramy, tylko ten jeden jest bardziej cofnięty. Co więcej, powiem inaczej, całą wcześniejszą część sezonu graliśmy na trzech napastników, przecież oczywiście był Diogo Jota, był tam też oczywiście Cutrone i Raul Jimenez. Teraz natomiast tu przenosimy się na duet napastników. Diogo Jota przyjmuje bardziej funkcję zawodnika grającego na lewym skrzydle. Czy to się opłaci? Czy to się sprawdzi w tym meczu przede wszystkim? Nie mogę się doczekać, żeby się o tym przekonać, bo Klub Brugge też ma kilka naprawdę, naprawdę fantastycznych osobistości, fantastycznych zawodników, którzy mogą się pokazać z najlepszej możliwej strony. Przede wszystkim bramkarz, którego znamy, którego szanujemy, który ma styl i umiejętności do gry absolutnie w najlepszych klubach. Mowa tutaj oczywiście o Mignolecie, tak więc, moi drodzy, czas przedstawić wam składy obu drużyn, o ile oczywiście realizator się na to zdecyduje. Tak jest, moi drodzy, mamy w końcu skład przedstawiony w Lidze Europy. Na bramce oczywiście Rui Patricio, potem obrona Johnny Boy, Ferro, Doherty. Na defensywnym pomocniku Bakayoko oraz Ruben Neves, a w ataku Diogo Jota, Zaha, Adama Traore i Patrick Cutrone na szpicy. Tak więc, moi drodzy, w taki sposób to wygląda w trakcie meczu. A co do Klubu Brugge, tutaj na bramce oczywiście Simon Mignolet. Później mamy Mate, Michele, Delego, Rikcze, w środku pola Vorm, Camacho, Van Aken, a tak to Diatta, Okereke, przepraszam, i Tau. Tak więc kilka nazwisk, które ewidentnie coś wam powinny podpowiadać. Tak więc, moi drodzy, nie mogę się już doczekać tego spotkania. Zaczynajmy. Od razu zaczynamy z wysokiego C. Dobra piłka do Adama Traore i Adama Traore. Podanie na przedpole. Tutaj jest Wilfred Zaha. Dobry strzał, ale Mignolet był na posterunku. Już się Zaha przywitał z kibicami, a Mignolet tym bardziej pokazał swoim kibicom, którzy przyjechali tutaj na stadion Wolves, że on jest na posterunku, że tu nie będzie aż tak łatwo zdobyć tego gola. Dobrze, moi drodzy. Rzut rożny, który będzie wykonywał oczywiście Ruben Neves i spróbujmy dośrodkować. Strzał głową! Ale oczywiście ponad bramką. Diatta, przy nim jest Ruben Neves i Ruben Neves fantastycznie się zachował. Adama Traore, podanie do Zachy. Wilfred Zaha wypuszcza Adama Traore i Adama Traore, to jest szansa na zdobycie bramki, to jest fantastyczna okazja do zdobycia gola, podanie do Patricka Cutrone. Patrick Cutrone rzuca się szczupakiem, moi drodzy, i mamy pierwszą bramkę w 11 minucie. Fantastyczny Patrick Cutrone notuje kolejne trafienie w naszym zespole, a asystuje mu równie fantastyczny Adama Traore, u którego sugerowaliście mi, żebym przerzucił się w treningu na oczywiście strzały. Wtedy powiedzieliście, że Traore będzie naprawdę, naprawdę bestią. I może w tym szaleństwie jest metoda. Warto by było potrenować właśnie u Traore te strzały, bo wtedy też jakieś zejście Traore do środka i uderzenie strzałem finezyjnym miałoby rację bytu. Tak więc, moi drodzy, to jest zdecydowanie do przemyślenia. Wilfred Zaha. Zaha, świetne przejście do środka. Podanie do Cutrone. Cutrone, strzał! Broni Mignolet, ale dobitka i Diogo Jota. I to jest szybciutko 2-0. Zaledwie 10 minut później notujemy drugie trafienie i tym razem celebrować może Diogo Jota. A Patrick Cutrone, czy w roli asystenta? Chyba nie do końca, bo to bardziej obrona Mignoleta, ale jestem ciekaw, czy to mu zaliczy jako asystę. W każdym razie, moi drodzy, prowadzimy już 2-0. Klub Brugge absolutnie nie ma żadnych argumentów, które miałyby jakkolwiek poprzeć ich tezę, że chcą tutaj wygrać albo chociaż zgarnąć remis. Tau na skrzydle, przy nim Diogo Jota i Diogo Jota świetnie wybija piłkę na rzut rożny i goście będą dośrodkowywać w pole karne. Diogo Jota, czy to będzie podanie na krótko? Nie ma podania na krótko, ale oj, to było bardzo niebezpieczne. Ruben Neves powinien tę piłkę mocniej wybić, ale moi drodzy, skoro jest rzut rożny, to jest też szansa na kontrę, tylko nie sczytało mi podania kompletnie. To teraz może grozić katastrofalnym skutkiem. Michele, boli, oj, znowu się nie udało. Rui Patricio, wybijamy tę piłkę, ostatecznie się udało.
Zaha, podanie do środka, tutaj jest Adama Traore, oddanie do Rubena Nevesa. Ruben Neves, czy tutaj będzie Patrick Cutrone? Niestety Rika był szybszy, moi drodzy, i to jest koniec pierwszej połowy. Pierwszej połowy, która wygląda naprawdę, naprawdę kapitalnie z naszej strony. Szybkie prowadzenie, potem jeszcze podwyższyliśmy na 2-0 i klub Bruges został odrobinę zdeprymowany, można powiedzieć. Naprawdę świetnie, cieszę się z goli Cutrone, cieszę się z gola Diogo Jota, fantastycznie się spisuje na skrzydle Traore, świetnie też spełnia swoją rolę Zaha, naprawdę, naprawdę działa to wybornie. Zaha, oddanie do Cutrone, a Cutrone oddaje do Zachy. Zaha jest zdecydowanie szybszy, ale w środku jest Tiemue Bakayoko, ale to był najgorszy strzał z voleya, jaki widziałem. Okereke na skrzydle, podaje na przedpole, jeszcze jest szansa na dobitkę. Camacho, raz drugi, trzeci, zablokowaliśmy, moi drodzy. Fantastycznie się spisuje również i obrona. Diatta na skrzydle, próbuje go dogonić Tiemue Bakayoko. Diatta dośrodkowuje w pole karne, ale na całe szczęście główek to nie zmienili w tej aktualizacji. 80. minuta, moi drodzy, to jest czas na podwójną zmianę w naszym wykonaniu. Z boiska zejdzie Wilfred Zaha i Patrick Cutrone. Pojawi się za to Gibbs, White oraz Cavaleiro. Jest to spowodowane tym, że nie chcę tych zawodników przemęczać. Lada moment mamy też mecz z Norwich i oczywiście rewanż z klubem Bruges, więc warto by było mieć tych zawodników wypoczętych i w pełni sił, a okazję do gry może jak najbardziej dostać i Gibbs, White i Cavaleiro. I świetnie do Doherty. Oj, 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 prostopa, o, to było naprawdę, naprawdę dobre. Zarówno Rui Patricio, jak i Boi się dobrze zachowali w razie podania do środka. Boi świetnie asekurował, a Rui Patricio krył też krótki słupek, gdzie ewidentnie celował Van Aken. Ale to jest kolejny rzut rożny dla klubu Bruges. Ożywili się bardzo w końcówce zawodnicy z Belgii. Ale my teraz, moi drodzy, przyjmujemy tę piłkę do Herty. Czy odda do kogokolwiek? Tak jest, udało się tam znaleźć Diogo Jota. Diogo Jota, musisz wyprzedzić, zrobiliśmy u ciebie te tempo. Zagraj na dół do Cavaleiro. Cavaleiro lobem. Cavaleiro. Jeszcze dobitka, spokojnie. Teraz może z voleya. Nie udało się, chociaż jeszcze walczy Diogo Jota. Ależ końcówka. Z jednej na drugą stronę przebiegli dosłownie wszyscy zawodnicy. Moi drodzy, przepiękne i zasłużone zwycięstwo 2-0. W 100% zasłużone. I zrobiliśmy pierwszy krok ku 1/8 finału UEFA Europa League. Teraz czas pojechać oczywiście na mecz wyjazdowy i tam zagrać równie dobrze jak tutaj, albo i nawet lepiej. Naprawdę, jedyne co mogę powiedzieć, to pochwalić nasz zespół. Zarówno blok defensywny, jak i blok ofensywny spisywali się naprawdę, naprawdę spisywały się. Oba te bloki. Kapitalnie. Serio. I nie mogę się doczekać teraz konferencji prasowej. Czy będą jakieś dywagacje, jakieś pytania, czy coś? Coś tu się dzieje? Mamy jakieś pytanka. No, zapraszam, jak najbardziej. Co tam z tymi pytankami słychać? Jak Jota kontynuuje pasce w świetnej formie? O, nareszcie się chwalą Jota, a nie się uczepili się go tam wtedy wcześniej i cały czas narzekali, że Jota to jest taki, no, nie za dobry. Ale tutaj powiem, że zasługuje na wszelkie poprawy jak najbardziej. Udało się wam rozstrzygnąć to spotkanie jeszcze przed przerwą. Słówko na temat drugiej połowy. Ułatwili nam zadanie. Zasłużyliśmy na ten wynik jak najbardziej. Nie strzeliliśmy nic z drugiej połowy, ale od początku do końca graliśmy dobrze i zasłużyliśmy na zwycięstwo. Jesteśmy zadowoleni z naszej gry. Jak najbardziej. To się zgadza, to się pokrywa z tym, co ja powiedziałem wcześniej. Rikka był dzisiaj jednym z najlepszych zawodników rywali. Ciężko było znaleźć sposób na obronę klubu Bruges. No, nie do końca. Graliśmy po prostu swoje i wpadało do siatki, więc było naprawdę, naprawdę w porządku. Moi drodzy, koniec pytań na dzisiaj. To by było na tyle. Naprawdę, naprawdę jestem zadowolony. Czas na Premier League i Norwich. A z Norwich to ja bym chciał wystawić, moi drodzy, to, że mnie nie wystawił pan, a ty mnie prosiłeś o to. Mam nadzieję, że... Jezus Maria, przecież ja go nie wystawiłem. Jezu, oby sukces ci nie uderzył do głowy. Ale ja go nie wystawiłem. Ja go nie wystawiłem, to jest po prostu masakra. Absolutnie masakra. Dobrze, moi drodzy, my jesteśmy w Premier League na pozycji 5. Przed nami jest pierwsze jest Newcastle United. Super, super realnie. Drugi jest Everton, potem jest Watford, Brighton. Później jest Wolves, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Bournemouth, Leicester City, Spurs i Chelsea. Ostatni jest oczywiście Manchester City. Powiem wam tak, jak będziemy mieli mecz z Manchesterem City, to ja im chyba te 3 punkty nawet oddam, ale teraz w takim razie musimy w 100% wygrać z Norwich. Oni nie mogą nam zabrać tych 3 punktów po prostu, mimo iż zagramy sobie składem troszeczkę luźniejszym, można powiedzieć, bo zagramy sobie składem pucharowym, że tak to określa. Ja ten skład pucharowy jeszcze bym chciał tutaj jako tako zedytować. Na prawą stronę oczywiście wejdzie Diogo Dalot. Jeżeli chodzi o środek, to może być Ferro, może być Vinagre, tutaj może być Zendoker. Lewa strona może być to Cavaleiro. Nasz
pizzy, tu bym dał João Moutinho, bo João Moutinho nie grał. I chyba z innych takich zawodników to... Dobra, możemy zagrać takim składem, jak najbardziej. To może być taki skład, moi drodzy, zapiszmy te zmiany i zagrajmy właśnie takim składem przy symulowanym oczywiście meczu z Norwich. Mam nadzieję, że uda się nam wygrać nawet mimo symulacji, bo gramy u siebie, więc wszystko wskazuje, że tak, że się nam powinno udać. I tak jak mówię, moi drodzy, no trzeba zrobić wszystko, żeby chociaż ten Manchester City jakby utrzymać w tej Premier League. To brzmi strasznie, ja wiem, ale... Trzeba ratować tryb kariery, tak powiem. Nasz skład: Rudy, Dalot, Ferro, Vallejo, Vinagre, Gibbs, White, Dendoker, Traore, Moutinho, Cavaleiro, Cutrone. Aha. To by było na tyle, jeżeli chodzi o jakiekolwiek plany z ratowaniem Manchesteru City. Dobranoc, dobranoc, naprawdę było super, było fantastycznie, ale jednak się nie udało. Moi drodzy, chciałbym, żeby pan wiedział, że trochę się martwię, czytając różne plotki na swój temat. Chciałbym pana prosić o jeszcze jedną szansę, żebym mógł pokazać, że jestem... Gościu! Przecież ty grasz cały czas! Ale fajne to takie, nie, o nie, ominąłem trening. Dobra, moi drodzy. O, swoją drogą, w Lidze Europy królem strzelców jest Rashford. Cutrone spadł na drugie miejsce. Przydałoby się strzelić jakąś bramkę, Cutrone. No, postaramy się, postaramy się. Dobra, gramy mecz z klubem Bruges. Poprzednie starcie zakończyło się dla nas wynikiem, no, idealnym, można powiedzieć. Zachowaliśmy czyste konto, strzeliliśmy dwa gole. Teraz wystarczy łupnąć tutaj jedną bramkę. Gramy na wyjeździe, więc gole na wyjeździe oczywiście są liczone, ale tak jak mówię, klubowi Bruges nie udało się zdobyć ani jednego takiego trafienia. My natomiast zachowaliśmy czyste konto, naturalnie. Jeżeli oni nie strzelili, to my mamy czyste konto. No i mamy te dwa gole przewagi. W związku z czym, jeżeli tutaj się nam uda zdobyć chociażby jedną bramkę, chociażby jedną brameczkę, no to klub Bruges już będzie w naprawdę, naprawdę trudnej sytuacji, żeby zmienić w jakikolwiek sposób rezultat tego dwumeczu. Moi drodzy, skład na ten mecz minimalnie zmieniony, minimalnie inny od ostatniego spotkania i już śpieszę zaprezentować go wam. Zacznijmy oczywiście od składu gospodarzy, gdzie na bramce, moi drodzy, jest Simon Mignolet. Później w obronie jest Ricciardelli, Meschele, Matta, w środku pola Wormer, Ritz, Van Aken, a na ataku Diatta, Vossen i Tau. Są chyba jakieś minimalne zmiany, tak mi się wydaje, że chyba napastnik jest inny, ale pewny nie jestem. Znaczy, no nie dam sobie ręki uciąć za to, że napastnik jest inny. Jeżeli chodzi natomiast oczywiście o nasz skład, no to tutaj mogę powiedzieć wprost, że po prostu dałem Gibbsa, White'a zamiast Traore, a Zaha poszedł na prawe skrzydło. Zaczynajmy. Patrick Cutrone. Cutrone, wycofajmy tę piłkę. Cutrone, świetnie. Ruben Neves na przedpolu. Ruben Neves! Oj. Vossen na skrzydle, przy nim Ruben Neves. Ruben Neves podaje na przedpole, ależ potężny strzał Diatty broni, jednak Rui Patricio. Musimy się być na baczności, bo tutaj widać, że to klub Bruges stawia wszystko na jedną kartę. Wszyscy do ataku, bardzo wysoki pressing i oni chcą tutaj zwyciężyć. Piłka przedrzucona nad Bakayoko. Nie ma bramki, wow. Johnny, oddanie do Gibbsa White'a. Gibbs White do Cutrone. Cutrone mija na całe szczęście cały blok defensywny. Cutrone! To może dobitka! Niestety nie udało się. Gibbs White nie ma bramki na swoim koncie. Mignolet łapie piłkę. Znowu klub Bruges skrzydłem. Tym razem asekuruje Doherty. Dogranie w pole karne. Wybija Johnny, ale jest dobitka! Ależ bramka Van Akena. Co za piękny wolej. W 42 minucie Van Aken pakuje piłkę do siatki. Zaledwie jedno trafienie więcej dla klubu Bruges i będziemy mieli tutaj dogrywkę. Ależ to był strzał! Wow! Naprawdę niesamowite uderzenie. I wydawało mi się, że pozornie zagrożenie zostało zażegnane, ale Van Aken przymierzył jak prawdziwy snajper z pierwszej piłki. Świetnie! Ubiegł tutaj jeszcze Tiemue Bakayoko. Przepiękne uderzenie. Naprawdę z woleja zawsze mu siadają, moi drodzy. 1 do 0 oczywiście dla gospodarzy. W dwumeczu daje to nam rezultat 1 do 2. Tak więc, moi drodzy, tak jak przewidywałem, to klub Bruges ruszył tutaj do ataku, a my musimy się mieć na baczności. Diatta, przy nim Gibbs White. Nie możemy pozwolić na stratę drugiego gola jeszcze przed przerwą, to by było absolutnie upokarzające. Johnny wybija tę piłkę, wykopmy ją jak najdalej i, moi drodzy, koniec pierwszej połowy. Klub Bruges absolutnie bardziej naciska, są zdecydowanie lepiej przysposobieni ofensywnie i widać, że wszystko postawili na jedną kartę, no ale co innego mieliby tutaj zrobić. Moi drodzy, w każdym razie czas na drugie 45 minut.
i na razie bez zmian. Albo jednak jedna zmiana. Jedna zmiana. Gibbs White, przepraszam, potrzebujemy jednak większej siły ofensywnej. Cavaleiro poleci na lewą stronę, a Diogo Jota będzie na środku. Lecimy. Długa piłka do Zachy, dobiegł do tego jednak zawodnik Wybrzeża Kości Słoniowej. Zaha cały czas przy piłce, Zaha finezyjnie broni Mignolet. Mata cały czas huluje tę piłkę, szuka kolegów z drużyny. Mata wkroczył już w pole karne, ale Cavaleiro, świetny przechwyt Cavaleiro i to umożliwia nam ruszenie z kontratakiem. Diogo Jota przejął tę piłkę i teraz Zaha, do niego jest górna piłka, a Zaha odegra z powrotem do Diogo Joty, ale... Gdyby to podanie było celne, to może faktycznie w tym szaleństwie byłaby metoda. Tak, zmarnowana piłka. Okereke, Okereke w polu karnym, Okereke, nie ma bramki na całe szczęście. Kolejna szansa dla gospodarzy na zmienienie losów tego spotkania, ale Cavaleiro wybija tę piłkę, ale tylko pozornie dobitka. Dobrze, Rui Patricio łapie. Zaha cały czas się utrzymuje przy piłce, Wilfred Zaha, zejdźmy sobie do środka, podanie do Diogo Joty, Diogo Jota zabrał się z piłką, broni Mignolet, to jest szansa na rzut rożny dla naszego zespołu, Ruben Neves dogranie w pole karne, wybita jednak ta piłka, ale cały czas piłkę ma Zaha, oj, Bakayoko. Okereke na skrzydle, dogranie w pole karne, wybijamy tę piłkę, chociaż przy niej jest ponownie Van Aken. Broni Rui Patricio, 87 minuta, kolejny rzut rożny dla gospodarzy. Naprawdę, naprawdę jest groźnie pod naszą bramką. Teraz na całe szczęście udało się nam tę piłkę przejąć, wybijamy ją jak najdalej, tylko się da, ale Doherty nie zdążył do niej dotrzeć i to cały czas Klub Brugge będzie atakował. Van Aken do Tau, Former, znowu Former, Tau wypuszczony! Broni Rui Patricio. 90 minuta, albo teraz, albo nigdy, musimy zażegnać zagrożenie. I tak jest, Rui Patricio ma piłkę, wykopuje ją jak najdalej się da do niej. Jeszcze na ostatnie sekundy tego spotkania, czy sędzia da jeszcze przeprowadzić Klubowi Brugge ten atak ostatniej szansy? Van Aken, nie ma, moi drodzy, gwizdek końcowy. A co za tym idzie, to my awansujemy do 1/8 finału Ligi Europy, ale to był naprawdę, naprawdę ciężki mecz. Ogromny szacunek dla Klubu Brugge, bo zasłużyli na brawa, zwłaszcza ten Van Aken. On dał z siebie dzisiaj absolutnie, absolutnie wszystko. Mimo to, to Wolverhampton po kapitalnym meczu u siebie okazało się w tym dwumeczu lepsze i moi drodzy, to my się meldujemy dalej bardzo dobrze, chociaż mecz był naprawdę, naprawdę trudny. I jedno, co to zdecydowanie zawiodła tutaj nasza skuteczność, bo też mieliśmy swoje szanse, co pokazują też statystyki. Wiadomo, Klub Brugge miał więcej takich klarownych setek, można powiedzieć, ale... U nas wystarczyłoby jedno, dosłownie jedno lepsze wykończenie i byłby temat zamknięty. Tak, niestety się nie udało. W każdym razie, moi drodzy, z innych spotkań, z innych meczów jestem bardzo ciekaw nowego losowania, losowania 1/8 i jak to wszystko będzie dalej wyglądać. Oho, mamy francuski, oczywiście pytanka. Zaha jest obecnie w takiej sytuacji, że liczy mu się kolejne mecze bez bramki. Ten był następny. Czy Jezu, to z Diogo Joty teraz przeszli na Zachę i niego się będą czepać. Koniec z regularnym graniem. Presja na... No jest bardzo skupiony na trenowaniu i tak, Boli nie spełnił oczekiwań, nie zrobił wiele, by pomóc drużynie zwyciężyć. Co? Boli nie zrobił... Przecież Boli jest kozakiem, o czym wy mówicie w ogóle? Nie rozumiem. Dziś przegraliście, ale przechodzicie dalej dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe. No, można tak powiedzieć. Czy... Co o tym sądzić? Zasłużyliśmy na awans. Z tym awansem mieliśmy furę szczęścia, koncentrujemy się na kolejnym... Zasłużyliśmy na awans. Przechodzimy do kolejnego etapu i tylko to się liczy, naprawdę. Aha, no i gratulacje do moich zawodników za korzystny wynik w dwumeczu. Dokładnie tak, moi drodzy. Koniec tych pytań. Koniec tego gadania i zbędnych dywagacji. Rui Patricio błyszczy formą, tak, niewątpliwie. Rui Patricio błyszczy formą, chłop jest naprawdę, naprawdę w niezłym gadzie. I teraz, moi drodzy, chciałbym troszeczkę pozmieniać treningi. Przede wszystkim zamiast tego Bakayoko, tak jak mówiliście, Traore. I Traore rozwinął się na 77, ale jemu faktycznie można by było dać lepsze strzelanie. I on wtedy, jakby poprawił swoje wykończenie, jak on by poprawił swoje woleje, ulala, to by było naprawdę, naprawdę dobre. Dajmy pokonaj bramkarza. Jeżeli chodzi o innych zawodników, jest tutaj Cutrone, jest Johnny, jest Ferro, wiecie co, zamiast Johnny'ego myślę, że możemy też sobie dać może Diogo Dalota, może Rubena Vinagre. Ferro nie, z pomocników nie bardzo, skrzydłowi no Cavaleiro, owszem, Cutrone już ma trening, no to moi drodzy, tak, zdecydowanie Diogo Dalot, niech to będzie Diogo Dalot, dajmy mu wyścig z czasem i moi drodzy, symulujemy zatem wszystkie treningi i stopniowo będą się oczywiście te statystyki zwiększać, oby tak dalej, jestem bardzo zadowolony, dobrze.
dobrze, moi drodzy. Jestem równie ciekaw tego, jakimi rezultatami się zakończyły inne mecze. Czy tutaj już mamy znane pary, czy oczywiście musimy czekać na losowanie? Wolves w przeciętnej formie. Jakiej przeciętnej formie? O czym wy do mnie mówicie? Przecież awansowaliśmy, wszyscy są zadowoleni, więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Moi drodzy, jak sami widzicie, też mamy całą masę wiadomości od zarządu, więc bez zbędnego przedłużania lećmy je oczywiście przeczytać. Właśnie wchodzimy w tę decydującą część sezonu. Te ostatnie 3 miesiące muszą być przepracowane na najwyższych obrotach. Proszę zmobilizować zespół jak najlepiej pan umie. Sugerujemy zmianę planu treningowego. Johnny stracił możliwość efektywnego rozwijania się. Dobrym kandydatem na zajęcie jego miejsca w sesji treningowej jest ściągnięty do nas Diogo Dalot. Ku chwale klubu. Zarząd klubu Wolverhampton Wanderers. No, jak widzicie, wyprzedziłem zarząd. Ja myślę szybciej niż oni piszą. Dzięki za kolejną wiadomość oczywiście. Teraz przed nami, moi drodzy, 1/8 FA Cup i tutaj mamy cel absolutnie zrealizowany. Mamy też comiesięczny raport o juniorach, więc przejdźmy sobie do tego comiesięcznego raportu i myślę, że możemy sobie tego całego Tylera ściągnąć już do naszej drużyny. Przenieśmy go do drużyny seniorskiej, jak najbardziej. Chyba tym samym też w celach nam powinno to podskoczyć, podskoczyć nam powinny cele, tak mi się przynajmniej wydaje. Biuro, cel osiągnięty... Nie, mamy nadal 1/4. Aha, bo to jest jeden obrońca, jeden napastnik. To jest aż takie zróżnicowanie. Jest. Dobra, moi drodzy, wracając do tego, co chciałem powiedzieć. W FA Cup mamy cel już zrealizowany, więc tutaj wystawię skład pucharowy. Absolutnie mnie ten FA Cup już nie interesuje. Zrealizowaliśmy ten cel i tylko tyle. Ja, tak jak mówiłem wam to już wcześniej, jestem sfokusowany tylko i wyłącznie na Lidze Europy. No i też, żeby w tym Premier League jednak, w razie niepowodzenia w finale Ligi Europy, o ile do niego dojdziemy, zakładamy, że dojdziemy, to rozumiecie, o co mi chodzi. To jest dla mnie sprawa drugorzędna. To jest dla mnie sprawa niewątpliwie drugorzędna, tak więc, moi drodzy, mecz ze Stoke City, co je przesymulujemy. Ostatnia ich forma w kratkę. Chociaż raczej na tej pozytywnej stronie, bo pucharowo zremicowali z Charlton Athletic, potem wygrali z Charlton Athletic i wygrali też z Fulham. Zobaczymy, czy garncarze z nami zwyciężą. Nie, moi drodzy, był remis. Dendoker zdobył brameczkę. Ince zdobył brameczkę. A czekajcie, może Dendoker mi dziękował za występ, bo ja mu dałem grać w tym symulowanym meczu. Ja o tym nie pomyślałem kompletnie. Może faktycznie i tak było. W każdym razie, moi drodzy, w rzutach karnych awansujemy dalej i bardzo fajnie, bo symulowaniem, po prostu tym trzecim składem się nam udaje awansować. To jest coś, co tygryski lubią najbardziej i super. Dobrze, moi drodzy, to, że wystawił mnie pan w ostatnim meczu, naprawdę wiele dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że zdołam panu odpłacić zaufanie. Jestem z ciebie dumny. Oby sukces ci. Dajmy mu, że jest z niego dumny. Niech będzie szczęśliwy. No jest szczęśliwy. Patrzcie, jak radosna mordeczka się cieszy. Przełożone spotkanie, moi drodzy, i nagroda z Emirates FA Cup. 400 tysięcy zawsze w cenie, jak najbardziej, moi drodzy. Teraz mnie interesuje, czy są już wyniki losowania, czy tutaj mamy informację dotyczącą oczywiście FA Cup? Tak, Wolves w poszukiwaniu formy. Jakim poszukiwaniu formy? Wygraliśmy mecz. Zostawcie mnie i moją formę w spokoju. Mamy też, moi drodzy, Jahan Bakhash z Brighton Hove Albion został wybrany najlepszym zawodnikiem minionego miesiąca. A mamy też nominację do tytułu zawodnika miesiąca... Aha, nie, to były wcześniejsze informacje. Był tutaj Salah, był tutaj Martial, Joel Linton, no i oczywiście ten Jahan Bakhash. No, ale czy jeżeli chodzi ze świata, czy mamy informacje? Nie, nie ma jeszcze, moi drodzy, nie ma jeszcze losowania, nie ma jeszcze losowania Ligi Europy, a szkoda, bo bardzo bym chciał się już przekonać na ten temat, a nie, już jest, moi drodzy, Lokomotiv Moskwa w 1/8. Wow, wow, to jest naprawdę dobre, to jest naprawdę petarda. Tak więc, moi drodzy, przejdźmy sobie do tabeli i zobaczmy, jak to wygląda w innych ligach. A przede wszystkim tutaj Liverpool, w końcu jakiś klub realny się pojawił tutaj, moi drodzy. Liverpool drugi w lidze, alleluja, tak, jestem w 100% w stanie się zgodzić, żeby Liverpool wygrał ligę. Niech jeszcze nas wyprzedzi tam United czy Arsenal. Okej, byle te Newcastle, Brightony i Watfordy pospadały. Everton jeszcze jestem w stanie też jakoś uwierzyć. A Manchester City? Manchester City, moi drodzy, 27 punktów. Dlaczego my przegraliśmy z tym Norwich? To wtedy ten Norwich by było już pod Manchesterem City. Ale dobrze, moi drodzy, stopniowo, spokojnie, może się nam faktycznie uda naprawić jeszcze tę karierę. Może to się nie będzie zepsute aż tak do końca. Stymulujmy dalej, moi drodzy. Gramy mecz z Brightonem, który jest trzeci w lidze. Gramy u siebie. Ja muszę jeszcze raz zobaczyć sobie na kalendarz. Brighton, potem Lokomotiv Moskwa i Tottenham. I Tottenham. Tak więc tak wygląda ten nasz zestawik z spotkań. A właśnie, przecież chciałem sprawdzić europejskie puchary. Moi drodzy, 1/8 finału to jest Benfica, Dinamo Zagrzeb, PAOK Saloniki, Bordeaux,
Lokomotiv Moskwa, Wolverhampton, zmierzymy się z Grzesiem Krychowiakiem, fantastycznie. Valencia, CSKA Moskwa. Dalej mamy Dynamo Kijów z Manchesterem United, Eintracht Frankfurt z Olympiakosem, Lazio z Olimpikiem Lyon i Sevilla z Bayerem Leverkusen. Naprawdę świetne pary i naprawdę kluby w końcu wyglądają tak jak powinny. Jestem w stanie naprawdę uwierzyć w taką jedną ósmą finału w 100%. To wygląda naprawdę super. Z innych wyników, czy mamy tutaj jakieś niespodzianki? O, wow, Bayer zdewastował Tottenham. RB Lipsk odpadł z Walencją. Arsenal odpadł z Dynamem Zagrzeb, okej. Slavia Praga odpadła z Olimpikiem Lyon, dobra. Jeszcze jakieś wielkie niespodzianki? Lazio grało Sporting. No i tutaj poza tym to już raczej chyba bez jakichś większych niespodzianek. Chociaż Lokomotiv Moskwa wygrał z Bragą, a to była oczywiście drużyna z naszej grupy. Dobrze, moi drodzy, zmienimy rozgrywkę i poszukajmy Ligi Mistrzów. Tutaj oczywiście, moi drodzy, mamy Galatasaray Hoffenheim, 2-0 w pierwszym meczu dla Hoffenheim. Barcelona PSG w pierwszym meczu 3-1 dla Barcelony. Liverpool Borussia Dortmund, 2-1 dla Liverpoolu w pierwszym meczu. Bayer Atletico 2-0. I dalej mamy Manchester City 2-1 z Napoli, Ajax Amsterdam 1-1 z Romą, Juventus 1-0 z Porto i Real Madrid 4-1 z Chelsea. Dobrze, moi drodzy, tak wyglądają rozgrywki Ligi Mistrzów. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. A my teraz, moi drodzy, mamy mecz z Brightonem i ten Brighton znajduje się na czwartym miejscu w tabeli. Ich porażka była nam ewidentnie na rękę. My mamy 44 punkty, oni mają tych punktów 49. Tak więc, oczywiście, żeby mieć pewność, że ten mecz sobie wygramy, no to ten mecz sobie przesymulujemy. Tak więc, moi drodzy, symulacja tego spotkania: Patricio, Doherty, Ferro, Boi, Johnny, Neves, Bakayoko, Traore, Zaha, Jota, Cutrone i poproszę o pozytywny rezultat. Musi być pozytywny rezultat. Tak jest, jak powiedziałem, że musi, tak musi. Ruben Neves i Cutrone z brameczką. Mam nadzieję, że Neves też przy okazji asystował. I bardzo fajnie, moi drodzy. Bardzo się cieszę z tego powodu. Cutrone jest w kapitalnej formie. Oby tak dalej. Przesymulujmy sobie, moi drodzy, kolejne treningi. Mecz, Boże, Cutrone, Traore, Gibbs White, Dalot, Ferro, rewelacja. Dalot naprawdę rośnie nam tak, że jak się skończy ten sezon, to naprawdę będzie można ewentualnie sprzedać do Hertiego, albo po prostu Dalot naturalnie zamieni się miejscem, że tak to określę, z... nie z Cutrone, Boże, co ja powiedziałem? Nie z Cutrone, tylko... z Doherty. Przed nami, moi drodzy, 1/8 finału Ligi Europy i tak jak widzicie, jest to oczywiście Lokomotiv Moskwa, Lokomotiv, jak zwał, tak zwał, to zależy, czy tak bardziej po rosyjsku, czy tak bardziej po angielsko-polsku. W każdym razie, pomiędzy tymi spotkaniami jest jeszcze turbo ciekawy mecz, ćwierćfinał FA Cup z Tottenhamem. Później mamy mecz ligowy z West Hamem, mamy też mecz z Arsenalem, Sheffield, Evertonem, jest też kolejka z Crystal Palace, Burnley, Chelsea i z Manchesterem City już nie gramy, bo my graliśmy już z Manchesterem City, przecież już graliśmy z Manchesterem City, więc tych trzech punktów, co mówiłem, że ewentualnie im możemy oddać, no to Manchester City sobie jednak będzie musiał poradzić. A właśnie, z ciekawości, zobaczmy, jak sobie poradził. Czy poradzili sobie w porządku, czy poradzili sobie nieco mniej w porządku. Liverpool, moi drodzy, wkroczył na fotel lidera. Nareszcie. Fakt faktem, mają jedną kolejkę więcej rozegraną od Newcastle, ale miejmy nadzieję, że to Newcastle przerąbie z tym Burnley, z którym grają. Manchester City z kim gra? Manchester City gra też z Burnley. Okej. Okay. To... a Burnley jest które? Burnley jest które? Ej no, Burnley jest 18. Manchester City, pełna mobilizacja. Musicie wygrać z Burnley. Musicie wygrać z Burnley. Ratujemy. Ratujemy karierę. Powiem tak, jak tabela będzie wyglądać, że będzie Liverpool, że będzie Everton, będzie United, Arsenal, Wolves, czy nawet Leicester gdzieś jeszcze wyżej podskoczy, chociaż mają troszeczkę zbyt dużą stratę punktową, wydaje mi się, to będę jak najbardziej zadowolony. W każdym innym wypadku, gdzie w tej czołówce się znajdzie jakiś Watford czy Newcastle, już trochę mniej. W każdym razie, moi drodzy, tak prezentuje się nasz skład na koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobał. Piszcie mi w komentarzu oczywiście, co sądzicie o tej całej sytuacji z aktualizacją, z karierą i tak dalej. No i trzymajcie się i na razie i pa, pa, cześć!